Hej kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was z recenzją najnowszej powieści Eli Pszczafak, czyli z Wyspą Zaginionych Drzew. No i wszyscy udajemy teraz zaskoczonych, że w ogóle rozmawiamy o tej książce. Wszyscy udajemy, że wcale na niej nie pakowaliśmy. Tak, to też. Także od razu tutaj hashtag wrażliwe bobry i tym podobne. Zwróćcie uwagę tutaj, moi drodzy. No i co? Jeżeli chodzi o Eli Pszczafak, to jest no kolejna książka, o której mówimy na kanale i pewnie będzie ich więcej, bo wydawnictwo poznańskie sukcesywnie wydaje na nowo właśnie powieści Pszczafak. To jest jej najnowsza powieść, wydana w zeszłym roku za granicą, no i teraz właśnie w 2022 wychodzi u nas z tłumaczeniem Natalii Wiśniewskiej. Dokładnie. W ogóle śmieszna sprawa, w naszym egzemplarzu ta tylnia wklejka jest do góry nogami. O, rzeczywiście! No, no tutaj z tyłu właśnie w tych wydaniach Pszczafakowych jest taka nota o tłumaczu albo o tłumaczce. No i jest do góry nogami. Ona, błąd drukarski. No, ale to się nic nie stało, także to taka ciekawostka. No, nie zauważyłam, bo jakby tak zamknęłam ją po przeczytaniu, podziękowałam, miałam takie... Nie chcę już ją gadać, więc jakby nie sprawdzałam nawet. No i dobrze, słuchajcie, o ile pewnie pamiętacie, omawiałyśmy no poprzednią powieść nową 10 minut 38 sekund na tym dziwnym świecie, a także Czarne Mleko. Ja jeszcze pisałam o 40 zasadach miłości na Instagramie. Mam jeszcze w magazynie Benkarta ze Stambułu, którego żadna z nas nie czytała. No i pewnie do koniec końców, jeżeli znajdziemy chwilę, to myślę, że go uzupełnimy, bo fajnie byłoby znać jakby no większość twórczości Pszczafak, przynajmniej z tego, co teraz wyszło właśnie na nowo. No ale dobra, przechodzimy do Wyspy Zaginionych Drzew. Słuchajcie, to jest historia generalnie opowiadająca o, może być, losach rodziny pochodzącej z Cypru. A jeżeli się troszeczkę chociaż ogarniacie taką geopolityczną sytuację Cypru, to z pewnością wiecie, że była to wyspa, na której mieszały się ludy tureckie i greckie, a co za tym idzie, wpływy tureckie i greckie. No i nie bardzo było tak naprawdę przez jakiś czas wiadomo, czyja jest ta wyspa, ani do kogo ma należeć, czy jest w pełni niezależna, bo też przez jakiś czas należała m.in. do Imperium Brytyjskiego. Więc historia... Kto jest u siebie tak naprawdę, kto jest tutaj tylko gościnnie. Historia Cypru, no jest, nawet ta najnowsza historia jest dosyć burzliwa i właśnie nad nią pochyla się Pszczafak, pisząc o Ejdzie, której matka jest Turczynką, a ojciec jest Grekiem. No i ich historia mniej więcej wygląda tak, że z racji tego, że pochodzą z tych no, innych narodów, tych, które teoretycznie no, powinny ze sobą jakoś tam żyć, no, nie chcę powiedzieć w zgodzie, ale w jakiejś takiej asymilacji, no to again, tak nie jest i tak nie było przez długi czas. No oni zostają wykluczeni ze swoich rodzin, w związku z czym wyprowadzają się do Londynu. No i tam właśnie rodzi się Ejda i tam zakładają dom. Natomiast wiemy już z tej takiej linii fabularnej, można powiedzieć współczesnej, że matka dziewczyny nie żyje. I teraz ona jest sama z ojcem i gdzieś ta tragedia wydarzyła się całkiem niedawno, w związku z czym oboje leczą cały czas no samych siebie tak naprawdę, trochę nawzajem właśnie z tej żałoby, w której cały czas tkwią. A to jeszcze zmienia się trochę pod wpływem przyjazdu siostry matki. Czyli ciotki Ejdy, która to nigdy wcześniej nie postawiła stopy w Londynie. Bo Ejda właściwie nie zna żadnych swoich krewnych. Ze względu właśnie na to, że no, jej rodzice zostali wydziedziczeni ze swoich rodzin, no ona nie miała szansy w ogóle nikogo z nich poznać. Tak. Gdzieś tam może co nieco słyszała, ale też nie za specjalnie dużo. No nawet na pogrzebie nie było właśnie siostry, matki i tak dalej. Tak, no żadna właśnie, rodzina tak naprawdę się z nimi nie kontaktowała i zawsze Ejda miała taką myśl w cyklu, że jakby o co tak naprawdę chodzi, jakby dlaczego zostałam tak porzucona przez swoją rodzinę i zostałam sama z ojcem w tym momencie. Tak, no i po drodze oczywiście Ejda powoli dowiaduje się, co się dzieje, a my dowiadujemy się zupełnie inną drogą niż Ejda. Tak. Bo jedną z osób narratorskich w powieści jest drzewo. Drzewo figowe. Takie, która... drzewo. Tak, dosłownie drzewo. Korzenie, pieniek i listki. Tak, jakby zgadza drzewo. Się. Drzewo figowe, które przybyło właśnie z Cypru do Londynu wraz z rodzicami Ejdy, które rosło właśnie w no, takim miejscu, w którym spotykali się jej rodzice. I z racji tego, że jej ojciec zajmuje się generalnie przyrodą, nauką, w sensie nauką o przyrodzie, głównie właśnie o drzewach. To jest taki botaniko, ale coś, taki zawód właśnie botaniczny, jakoś skojarzony. Botaniczno-przyrodniczy taki. Tak, tak, tak.
to wiecie, on ucina jakby gałązkę tego drzewa figowego, przewozi je do Londynu i tam ono zaczyna rosnąć w ich ogrodzie. No z racji tego, że zimy i jesienie w Anglii są o wiele chłodniejsze i ostrzejsze niż te cypryjskie, no to trzeba tą figę zakopać na okres zimowy, tak, jakby schować ją pod ziemię i dopiero potem pozwolić jej odżyć z powrotem na wiosnę, kiedy zrobi się już cieplej. W związku z czym obserwujemy trochę ten proces chowania, no i przy okazji Szafak właśnie decyduje się na pisanie z perspektywy drzewa, które niejako było świadkiem historii rodziców Ejdy. I nie tylko tego. I nie tylko tego. No bo jak wszyscy wiemy, drzewa są długowieczne, więc no to sporo figa zaobserwowała. Mówię zaobserwowała, bo tak jak tutaj jest wysnuta teoria właśnie przez ojca Ejdy, drzewa również mają niejako płeć. Fakt faktem, że ja to teraz bardzo upraszczam. Tak, tak. I jest to wątek no bardziej rozbudowany tutaj, no ale uznajemy, że figa jest kobietą w tym przypadku. No i w dużej mierze też członkinią tej rodziny. Dokładnie tak. No i co? Jak to zwykle bywa po no i co opowiadamy, jak wrażenie? W sensie powiem tak, ja jakby czytałam opis przed rozpoczęciem lektury i też no jakby sam tytuł już sugeruje, że no jakby tutaj ten motyw drzewny będzie potężny, aczkolwiek nie spodziewałam się, że jakby postać figi będzie tak postacią autonomiczną i tak bardzo samomyślącą i samotworzącą i jeszcze, że do tego będzie opowiadała nam tę historię ze swojej perspektywy, co nadaje nam taką opcję do poznania wydarzeń, których za pomocą tych bohaterów, których mamy, które stworzyła Szafak, nie byłoby opcji tej wiedzy jakby otrzymać, no nie? Więc jakby za sam zabieg uczynienia jakby drzewa bohaterką, wow, I was shooked. Tak, ja też byłam zaskoczona, też się tego nie spodziewałam. No oczywiście można było się domyślić, że gdzieś ta historia przyrody i drzew będzie tutaj właśnie istotna. Tak. A jest bardzo, bo ta książka jest niezwykle zaangażowana ekologicznie i ekosystemowo, jeżeli tak w ogóle mogę to określić. A no nawet tak, trochę bardziej niż ekosystemowo, bo tutaj Szafak pisze o czymś takim, co mnie osobiście jakoś tak bardzo dotyka i nie wiem, jakoś mnie to bardzo wzruszało gdzieś w trakcie lektury. No. Znaczy o takim niezwykłym połączeniu elementów w świecie przyrody, do którego ludzie też należą, a trochę o tym zapominają. I o tym, jak... Że jesteśmy częścią tego świata. Tak, nie? Że jesteś częścią jakiegoś systemu, a nie tylko osobą nadrzędną. I Szafak tutaj stara się właśnie wytłumaczyć, że człowiek wcale nie jest nadrzędny. W żaden sposób. Nie jest lepszy od drzew, od zwierząt, od jakichś grzybów, które gdzieś tam sobie po drodze rosną. No tutaj jest w ogóle też masa informacji dotyczących tego, jak ten system działa, chociażby to, że ten zapach, który wydziela trawa w trakcie koszenia, jest niejako ostrzeżeniem dla innych ździebeł? No, dla innej trawy w każdym razie. Dla innych kępek trawy. Tak, że coś się dzieje, tak. I że jakaś inna kępka trawy została no jakby zamordowana niejako trochę. Tak, znaczy tak, można tak. Nie zamordowana, teraz trochę się śmieję. To jest takie, to jest tylko wersja roślinna troszkę. Tak, i tutaj w ogóle dużo jest takich właśnie informacji szczegółowych, o których no ja też nie miałam pojęcia, bo też nigdy się aż tak bardzo tym nie zajmowałam. Ale faktycznie, jeżeli w ogóle fascynuje was taki pogląd właśnie, że człowiek jest częścią ekosystemu i wcale nie jest jakby na szczycie piramidy, to tutaj jest tego bardzo dużo. Tak, tak, i to tak. Takie złączenie świata ludzkiego i świata przyrody, świata natury, tego, w jaki sposób one są ze sobą zespolone, albo w tych momentach, kiedy nie są właśnie, kiedy człowiek bardzo się stara jakby od niego oderwać. A potem się okazuje, że tak naprawdę ten świat roślin i w ogóle ten świat przyrody jest tak bardzo z nami ściśle powiązany, że wielokrotnie jakby zachowuje się tak samo. Tutaj na myśli mam taki aspekt już troszkę z końcówki, ale postaram się nie zaspoilerować a propos drzew, które w pewnym momencie rosną tak, że ich korzenie same siebie oplatają od spodu, pod ziemią i nie da się tego zauważyć, tak? Drzewo z jakiegoś powodu umiera przez to, że właśnie jego korzenie zaczynają się owijać wokół siebie i od spodu dusić to drzewo. I mam takie, że metafora, jakby, która została stworzona też w nawiązaniu do tej informacji, jest tak cholernie prawdziwa i była tak przyjmująca, że prawie drugi raz zabeczałam, bo beczałam na innym momencie, bo ty beczałaś na fidze, tak? Tak, na samym końcu. Ja beczałam na czym innym. Figa mnie niestety nie ruszyła tak bardzo jak inna kwestia. Znaczy tam ta inna kwestia, o której mówisz, no, też mnie ruszyła. Ja w ogóle bardzo często byłam tak, wiesz, no nie, że płakałam, ale byłam tak na granicy rzeczywiście takiego wielkiego wzruszenia, właśnie między innymi przez ten wątek tej natury. Mnie to jakoś tak, wiesz co, no, nie wiem, może to jest ze względu na to, jak Szafak pisze, z takim ogromnym uczuciem. A może dlatego, że jesteś 100% mieszczuchem i twoje, wiesz, jakby twoja esencja życiowa ciągnie cię do natury z powrotem. Wiesz co, tak, trochę tak jest, że brakuje ci tego w życiu, tak, nie, bo żyjesz wśród betonu i tak dalej. Tak, i faktem, tak. Majetki, nieduże lasy i ładne drzewa są, ale brakuje ci takiego, tak, wiesz, takiego
takie spuścizny twoich przodków, którzy latali boso po lesie. Jakkolwiek głupio to nie brzmi, to tak trochę to tak jest. To nie? Że je odżywasz trochę, jak jesteś na łonie natury. Tak, bardzo. Ja bardzo odpoczywam wtedy, więc faktycznie, no tak, zresztą... A, o tym kiedyś nie mówię, ale dobra. Więc totalnie tak na granicy wzruszenia byłam przez bardzo długi czas. I mam wrażenie, że no, ale no ta końcówka mnie w ogóle jakby rozbiła, mnie wybiła zupełnie. I ja podejrzewam, że jak i już... dosłownie, jak wrzuciła wam takie zdjęcie na Instagramie, może uda nam się je wydobyć ze story, jak zakrywam twarz, nie, i mam po prostu całe załzawione oczy. Ja dosłownie te ostatnie kilka stron przeczytałam, tak jak okazało się to, co się okazało na końcu, to ja dosłownie zakryłam tylko usta i miałam takie nie. Nie. Niemożliwe to jest, po prostu nie. Nie wiem, ja się w ogóle zupełnie się tego nie domyśliłam, bo może nie szukałam jakby w tamtym kierunku, to ja chcemy wam spoilować. Ja się trochę domyślałam, no nie? Ale to tak samo, wiesz, jeżeli chodzi o moją kwestię, ja sobie otworzyłam, żeby nie skłamać, Jorgos i Yusuf, mój language skill jest żaden. Piękne postacie w ogóle. Ale sobie zaznaczyłam, żeby je dobrze przeliterować wam. Wątek tych dwóch postaci, ja od początku wiedziałam, ja od początku wiedziałam, dokąd to zmierza i jak to się skończyło. Styl walnęło mnie to w twarz tak, że po prostu w tym momencie jakby stwierdziłam, że okej, chrzanie to, odłożyłam tę książkę i poszłam do babci na obiad. I rozwiązywałam z nią krzyżówkę przez 10 minut. Ale tak, i wiesz, jakby to jest tak samo jak z tą figą, no nie? Że troszkę tak podskórnie gdzieś tam z tyłu głowy może już kminisz i już mniej więcej się spodziewasz tego, jak się ten dany wątek skończy. Ale i tak potem do tego dochodzisz, masz takie, okej, w szafach, spoko, fajnie. Tutaj w tej książce jest dużo takich wątków, jakby to określić. Szafak lubi generalnie pisać o konkretnych środowiskach, o światach, które się ze sobą zderzają w jakiś sposób i na pierwszy rzut oka do siebie nie pasują i same siebie wykluczają. Między innymi o tym była mowa też w 10 minutach i 38 sekundach, gdzie skupialiśmy się bardzo na tym, można powiedzieć, okręgu znajdującym się gdzieś na marginesie społecznym. I tam zastanawialiśmy się, co to w ogóle znaczy margines społeczny, o co w tym chodzi, dlaczego ci ludzie tam są i dlaczego zostali tam wyrzuceni, dlaczego nie mogą być jakby w centrum, tak, i tak dalej, tylko są właśnie gdzieś na granicy. I właśnie jak oni też między sobą wchodzą w pewne interakcje. W Czarnym Mleku mowa była głównie o tym, co to znaczy być kobietą i matką właściwie, jaka jest ta stereotypowa, wzorowa matka, jaką matką myślała, że będzie Szafak, a jaką była, bo to powieść jest bardzo autobiograficzna, w związku z czym jakby tutaj przyrównuje osobę narratorską do autorki. A tutaj mamy z kolei nie dosyć, że świat ludzi i świat przyrody. Mamy oczywiście Turków i Greków, jakie te dwa takie obozy, tak, które się ze sobą ścierają. W ogóle ludzi mam wrażenie, którzy gdzieś są albo bardzo silnie związani ze swoją rodziną, z tym, co tradycyjne, z jakimiś obyczajami, z tym, co wiedzą od rodziny. A z drugiej strony mamy tych ludzi, którzy są zupełnie od tego odklejeni i nie mają na przykład z tym problemu. Albo czują bardzo takie silne poczucie wykorzenienia swoją drogą. To jest przepiękna metafora. Tak. My też po polsku o tym mówimy, też w takim nawet, można powiedzieć, dyskursie akademickim, o zjawisku wykorzenienia, czyli takiego braku poczucia stabilizacji, które jest bardzo często nie tyle związane, że na przykład, nie wiem, wyprowadzacie się do innego miasta, nie, czy coś takiego, tylko raczej na przykład nie jesteście w stanie zapuścić korzeni metaforycznie w jakimś miejscu, ale na przykład w jakiejś osobie, tak? Czujecie się, nie wiem, no, w taki sposób rzucani trochę z wiatrem, nie możecie odnaleźć swojego miejsca i tak dalej. To jest to poczucie wykorzenienia. Ono często oczywiście ma miejsce, kiedy albo się wyprowadzamy w ogóle z jakiegoś rejonu takiego, który dobrze znamy i znajdujemy się w zupełnie nowym miejscu. Do innego miasta. Albo wyprowadzamy się za granicę na przykład i gdzieś tam brakuje tej polskości na przykład w naszym przypadku, by tak było i tak dalej. I Ada jest trochę taką postacią, która cierpi właśnie na wykorzenienie, bo nie zna żadnego elementu swojej przeszłości, poza takiej bardzo matki, jak i ojca. Tak, ona ma taką bardzo bazową wiedzę, no mój ojciec jest Grekiem, moja matka jest Turczynką, jesteśmy z Cypru, koniec, kropka właściwie. Tak. Ja chciałam powiedzieć, że po prostu jest to historia o więziach, ale Anna to powiedziała dużo ładniej w tym momencie. Ale wiesz, więzi, a wykorzenienie to jest trochę co innego. Tak, ale wiesz, jakby się nad tym zastanowić, to właśnie na takim właśnie, jak się nad tym zastanowisz tak głębiej, to tak, absolutnie jest to historia o korzeniach, o wykorzenieniu, o tym, ale bazowo jest to książka o związaniu z naturą.
z rodziną, właśnie z naszymi korzeniami, związaniu z naszą rodziną, taką na zasadzie więzi ojca i córki, która jest tutaj naprawdę pięknie opisana. I mam takie, że już na podstawie tego jest to coś, co automatycznie nas zakorzenia w tej historii. Bo też, wiesz, troszkę jesteś z nimi, no nie? I widzisz ich przeszłość za pomocą Figi, widzisz ich teraz mniejsze za pomocą Ejdy i też jakiś taki mały przebłysk tego, jak to było z opowieści ciotki. I tak sobie myślisz, kurde, że jakby tak naprawdę i te niektóre więzi, one zostały, wiesz, siłą zerwane, no nie? Albo siłą jakoś tak rozdzielone na chwilę, żeby potem się na chwilę związać, a inne na przykład powstały na bazie niczego, wiesz, trochę w takiej jałowej ziemi, a mimo to są silne. Ja mam takie, ja cię kręcę, jak można w ogóle w tak kilku postaciach zawrzeć tyle rodzajów w ogóle tego zakorzenienia, bądź nie dokorzenienia, wykorzenienia. Słuchajcie, jak to zwykle z szafak, jest tutaj masa przepięknych cytatów, które gdzieś można sobie właśnie nawet wpisać. Właśnie czytałam, jak to zaznaczałaś. No i chociażby tutaj, a propos wykorzenienia i tych wszystkich wątków, które się z tym łączą. Ponieważ właśnie tak działają na nas migracje i relokacje. Kiedy opuszczasz swój dom, udając się ku nieznanemu lądowi, nie zachowujesz się tak samo jak wcześniej. Część ciebie umiera, żeby inna część mogła zacząć nowy rozdział. No nowy rozdział, kropka, to powinna być. Co tutaj jeszcze? To jest kolejny figowy rozdział, mam zaznaczony. Ale w ogóle mnóstwo tych cudownych cytatów jest z rozdziału Figi. Tak, no faktycznie, no w ogóle dużo jest tutaj, o tutaj. Jeśli tak jak mówią, rodziny przypominają drzewa, rozgałęzione struktury ze splątanymi korzeniami i pojedynczymi konarami sterczącymi pod dziwnymi kątami, rodzinne traumy są jak gęsta, przezroczysta żywica, sącząca się z rozcięcia w korze, skapują na kolejne pokolenia. To też a propos właśnie takich relacji międzypokoleniowych, międzygeneracyjnych, które tutaj też no, zostały gdzieś tak, wiecie, pod lupą obejrzane przez Szafak. Szafak jest bardzo błyskotliwą taką autorką, która ma bardzo czułe pióro. Tak. Gdzieś jakaś taka ogromna troska płynie zawsze z jej tekstów i jakaś taka też ogromna dobroć. Mhm. Bo u niej w książkach też często, no poza tym, że właśnie skupiamy się często na jakichś konkretnych środowiskach, które z różnych powodów są związane w ogóle z tym zjawiskiem wykluczenia. Tak. To mamy też z reguły takie osoby ogniwa łańcuchy, które sobie tak teraz nazywam bardzo roboczo w ten sposób, które łączą tych naszych wykolejeńców w cudzysłowie z tym, co wzorcowe i normalne. I tutaj właśnie no, panowie twoi ulubieni, to są takie postacie na przykład. I z reguły te postacie są pełne takiego serducha i dobra. I gdzieś przez to Szafak daje taki wydźwięk swoim książkom, nie, że okej, możecie spotkać na swojej drodze masę nieprzychylnych osób, masę nieprzychylnych zjawisk gdzieś, albo masę nieprzychylnych doświadczeń zbierzecie po drodze, ale w ludziach jest też bardzo dużo dobra. I to jest bardzo pokrzepiające zawsze, dlatego lubię jakoś tak wracać do tych książek. Szafak przede wszystkim skupia się bardzo na tym, żeby oddawać swoim postaciom sprawiedliwość. I ona, wiesz, nie używa żadnych tanich chwytów, żeby zszokować cię dramatyzmem historii, która jest na przykład oparta na faktach, tak jak właśnie konflikty o Cypr i tak dalej, ale ona o nich pisze i pokazuje je z każdej strony, oddając im pełnię sprawiedliwości. I też wplata do tych historii postacie, które idealnie reprezentują wszystkie strony i też właśnie tworzy taki środek ciężkości, który pokazuje, że kurde, jakby można było, tak? I dlaczego nie wyszło? Ale takie historie też były i jakby nie ma się co na dany temat albo jakoś, nie wiem, gigantycznie gniewać, albo tylko smucić, bo we wszystkim można znaleźć coś dobrego i coś, co przepełni nas nadzieją. I mnie się znowu już głos łamie. No to kończymy, moi drodzy. Kończmy, bo jakby... Kończmy. Tak. To jest bardzo dobra powieść. To jest bardzo dobra powieść. Jeżeli czytaliście poprzednie książki Szafak, no to jakby gwarancja tego, że ta wam się spodoba, jest właściwie 100%. Jeżeli nie chcielibyście zacząć, spoko. W ogóle nie ma problemu. Nie widzę też twórczości Szafak jakiejś takiej książki bazy, od której należy zacząć. Wydaje mi się, że to zupełnie nie ma znaczenia. Od której nie zaczniecie, to... Nie zaczynałabym faktem od 40 zasad miłości, bo to jest powieść dosyć specyficzna. Ona jest tak trochę tak podchodzi pod powieść historyczną. Ale jakby to jest moim zdaniem najsłabsza książka z tego jej repertuaru, który poznałam. Ale ta na dzień dobry jest jak najbardziej w porządku. Tak. To by było na tyle. Dajcie znać, czy czytaliście, bo premiera już, o ile się nie mylę, była jakąś chwilkę temu. Więc tak. Może czytaliście inne książki Szafak. Jeżeli czytaliście wszystkie, no to absolutnie musicie się podzielić tym, która jest waszym zdaniem najlepsza i za co warto by było się zabrać w następnej kolejności. I zobaczymy następnym razem. Pa, pa, Bobry!